Szymon Kołecki to złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Z Sydney wrócił ze srebrnym medalem. W 2016 roku sztangista postanowił spróbować swoich sił w MMA, a 3 lata później zadebiutował w KSW. Na gali w Łodzi przyszło mu zmierzyć się z legendą federacji, Mariuszem Pudzianowskim. Choć to Dominator uchodził za faworyta, musiał on uznać wyższość rywala, przegrał po TKO przez kontuzję. Kołecki walczył jeszcze z Damianem Janikowskim, Martinem Zawadą i Akopem Szostakiem. Wygrał wszystkie te pojedynki. W listopadzie ta przygoda zupełnie nieoczekiwanie dobiegła końca. Umówiliśmy się, że stoczę w tym roku jeszcze jeden pojedynek za normalną stawkę, ale nie było mowy o starciu o pas z kimś takim, jak niepokonany od 5 lat w wadze półciężkiej Tomasz Narku. A taką właśnie dostałem ofertę. I ją odrzuciłem. Oczekiwałem więcej czasu na przygotowania niż tylko niespełna 8 tygodni. A tylko tyle mi zaproponowano, choć ja byłem po 2-miesięcznym roztrenowaniu, mówił w rozmowie z Onet Sport utytułowany sportowiec. W programie Misja Sport Kołecki został zapytany przez Aldonę Marciniak o plany na powrót do MMA, w końcu przed KSW występował na galach PLM czy Babylon. 40-latek, zanim odpowiedział na pytanie, zasugerował pojedynek z prowadzącym program, byłym reprezentantem Polski w siatkówce Łukaszem Kadziewiczem. Aldona Marciniak, jaki masz plan? Rozmawiasz z jakimiś federacjami? Szymon Kołecki, ale po walce z Łukaszem Kadziewiczem czy jeszcze wcześniej? Marciniak, ja wiem, w jakiej ona będzie federacji, bo za poważny pojedynek sportowy nie będzie można tego uznać. Łukasz Kadziewicz, nie wierzysz we mnie? Kołecki, Łukasz teraz nie jest odpowiednio przygotowany, ale będziemy gotowi. W końcu Kołecki odpowiedział na pytanie o najbliższą przyszłość. Nie mam na 100% określonej drogi, w którym kierunku pójdę. 1,5 miesiąca temu musiałem zszyć łąkotkę i uznałem to za najlepszy moment na rozstanie z federacją KSW, aby zregenerować stare kontuzje. Kończę etap rehabilitacji i zacznę trenować. Rozmawiam z kilkoma federacjami. W styczniu mocniej popchnę te rozmowy, przyznał.